Witam szacownych słuchaczy. Nazywam się Jacek Jakubowski. Jestem superwizorem grupy TROP, a Maciek Baryłka jest naszym współpracownikiem, trenerem. Superwizuje już bardzo dużo projektów i wytrwale, konsekwentnie zajmuje się sprawczością. Co to jest sprawczość według Ciebie, Maćku? Dzień dobry, Jacku. Witam serdecznie. No, dotykasz takiego pojęcia, które jest mi szalenie bliskie, bo mam poczucie, że za sprawczością, żeby ona mogła w ogóle wystąpić, jest potrzebne poczucie takiego osiągania celu, ale przy jednoznacznym poczuciu kontroli i sprawczości, czyli w tym momencie, kiedy mam poczucie wpływu co do swojego działania, jestem w stanie weryfikować i osiągać jakiś cel. Kiedy nie mam poczucia wpływu i kontroli, no mogę być bardzo efektywny, działać, funkcjonować, ale nawet nie wiem, że to robię. W Twoim ujęciu sprawczość składa się jakby z dwóch elementów. Jedne to to, że coś się naprawdę wydarza, że jakiś cel został zrealizowany, że jakaś zmiana nastąpiła, coś, co było zaplanowane, się stało. Ale Ty dodajesz zresztą, ja też gorąco w to wierzę, dodajesz coś takiego, że musi to być też poczucie sprawczości, że człowiek, który to robi, musi świadomie to robić, konsekwentnie i świadomie, a nie tylko, że tak mu wyszło, że jest taki sprawczy, trochę nie wie dlaczego, ale osiąga. Dokładnie tak. Jeżeli ma wgląd w to, co się dzieje, jeżeli ma kontakt z tym, co się dzieje, wtedy możemy mówić o sprawczości. Warunkiem jest tu zachowanie tego poczucia kontroli i wpływu co do celu, który realizuje. To się fajnie komponuje z czymś, co zwykle, jak ludzie to praktykują, myślą o tym i pracują nad tym, to jest odległe od takiej efektywności działania, sprawczości, a u nas się to mieści pod hasłem tu i teraz. Czyli z jednej strony człowiek jest tu i teraz, czyli ma kontakt z tym, co się dzieje w nim, co się dzieje w rzeczywistości, ale nie po to, żeby to medytować i kontemplować, tylko żeby coś zrobić, coś zdziałać, do czegoś doprowadzić. Tak, i powiedziałbym, że ten konstrukt jest chyba uniwersalny w wielu dziedzinach. Ostatnio słuchałem sobie wykładu profesora Bralczyka, który bardzo pięknie opowiadał o tym, jak mówić, żeby nas słuchano, jak mówić, żeby utrzymać uwagę i żeby przekazać to, co chcemy przekazać. I w bardzo prostych słowach opisał, mam poczucie, że to, nad czym już od kilku albo kilkunastu lat pracujemy z liderami w Szkole Liderów. Odwołał się do trzech takich komponentów, czyli mianowicie do kontaktu, wiarygodności i sprawności. I jak mówisz o tym byciu w tu i teraz, o tej uważności, o kontakcie, no to nasza szkoła składa się z takich elementów właśnie jak praca nad tą zdolnością bycia w kontakcie. Samo bycie w kontakcie jest często niewystarczające. Potem jest potrzebna jeszcze wiarygodność, czyli autentyczność. I w kolejnym kroku jeszcze jest potrzebne są kompetencje, czyli sprawność w realizacji tego, czego chcemy osiągnąć. Więc jest to, chcę powiedzieć, że kompetencja, której można się uczyć, a nie którą mamy lub nie mamy. To jest strasznie ważne, bo mam takie. Ja się bardzo często spotykam, że kontakt no to jest cały obszar empatii, no to jeden ma, drugi nie ma. My wiemy, że to nieprawda, że ją można rozwijać. Każdy ma, może mieć prymitywną i można ją rozwijać. Wiarygodność to jest taki dorobek życia, to znaczy to jest coś takiego, że ktoś taki jest i jest bez masek. To troszkę z Rogersa, troszkę, prawda, że on po prostu jest sobą, jest osobą. A to wszystko jest bardzo fajne, ale jeszcze oprócz tego musi umieć działać, musi mieć tą sprawność, o której powiedziałeś. To zacząłeś mówić o właśnie liderach, o naszej psychologicznej Akademii Lidera. Pamiętasz jakąś sytuację, w której właśnie ktoś pracował, przekraczał coś, właśnie docierał do czegoś takiego jak, no, jak któryś z tych elementów. Tak, tak, przypominam sobie, tylko też jakoś jest dla mnie chyba ważne, żeby pokazać, dlaczego wielu liderów, liderek, z którymi pracuję, bardzo mocno często się fokusuje na samym osiąganiu celów czy realizacji danego celu,
i niekoniecznie wtedy możemy mówić o takiej sprawczości. Przypominam sobie taką sytuację, kiedy pracowałem na przykład w jednej z firm nad menadżerem, który intensywnie prowadził spotkania i tam wprowadzał różnego rodzaju zmiany. Na przykład starał się mówić do kogoś, a nie o kimś. Starał się bardzo docenić to, co się działo na poziomie grupy, więc wychwalał, komunikował różne zadania z perspektywy, co wy zrobiliście. Używał takich zwrotów do grupy, nie do osoby. I w pewnym momencie zorientował się, że grupa przestała go słuchać, przestała z nim współpracować. Przestał mieć poczucie bycia sprawczym w kontakcie z grupą. Zaczęliśmy to analizować, rozmawialiśmy sobie dużo. W pewnym momencie, jak tak opowiadał o tym wszystkim, poczułem ogromne spięcie, bo miałem poczucie, że on mówi do jakiegoś monolitu niemalże. A w tym wszystkim brakowało jakiegoś takiego zauważenia poszczególnych osób w tej grupie. I jedna drobna zmiana, którą wprowadził, ukuło nam się wtedy takie powiedzenie, że żeby w ogóle grupa dobra powstała, to i dobre my, to najpierw trzeba wyjść od dobrego ja i zauważyć daną osobę. I on, jak wprowadził tą zmianę, zaczął zauważać poszczególne osoby, pracować na kontakcie z poszczególnymi osobami, to na skutek tego zauważania poszczególnych osób złapał ten kontakt z poszczególnymi osobami, a przez to zbudował to my. I potem już poszło. Zaczęli bardzo sprawnie realizować zadania, działania, rozmawiać ze sobą, ewaluować te cele. To było takie kluczowe, żeby zewaluować to, co on robi, jak się był sfokusowany na tym osiąganiu celu, to zatracał się w tym wszystkim i nie był sprawczy właśnie. Ja myślę, że tutaj mówisz o takiej świadomości i że on był skoncentrowany na realizacji bardzo słusznych założeń, tak, ale nie był w kontakcie z człowiekiem, tylko z procesem grupowym, prawda? Znaczy z grupą. A nawet w kontakcie ze swoim celem, jaki został mu nałożony, tak bardzo się skoncentrował na realizacji tego celu, że on miał poczucie jakiegoś takiego osamotnienia po prostu w tym wszystkim. Kiedy jako lider zaczął bardziej się otwierać na bycie razem z tą grupą, to ta grupa, również ten zespół, z którym on pracował, zaczął doświadczać poczucia sprawczości, wpływu na tą sytuację, która się dzieje. Kiedy on się bardzo mocno koncentrował na zadaniu, to zniknęło to. Tutaj pewnie wiele osób powie coś takiego, że to musi być w pewnej ogólnej kulturze, bo jeżeli na przykład te cele są, tak jak powiedziałeś, stawiane nie w dialogu, nie w rozmowie, to nie jest tak, że możemy razem myśleć, jak zwiększyć jakąś efektywność, coś zrobić, prawda? Tylko ktoś wyżej daje cele, a potem ty musisz zatańczyć z grupą, żeby ona je realizowała. No to jest trudne, bo ten kontakt wyzwala ludzką twórczość, no i wyzwala także kreatywność. I no to ja bym chciał współkreować te cele. I to musi być, prawda, nie tylko kultura tego zespołu, ale kultura całej organizacji, która się cieszy, że pracownicy tej organizacji mają pomysły, tak? Mają kierunki. Oczywiście ktoś to musi zharmonizować, dopiąć, ale ludzie mają poczucie wysłuchania, wpływu, no a potem coś żeśmy razem wymyślili, coś zostało odrzucone, coś idzie i realizujemy. Pięknie to nazywasz, bo mam poczucie, że jak pracuję czasem zarządami pewnych firm, w moim poczuciu niektórzy boją się sprawczości swoich pracowników, paradoksalnie mówiąc. I to jest chyba zakorzenione w jakimś takim myśleniu, jak sobie myślimy o firmie. I wiele firm weryfikuje te założenia i bardziej jednak rozwija taką kulturę współistnienia, kiedy widzi, że coś dobrego może z tego zaistnieć. Więc to, co mówisz, mam poczucie, że bardzo mocno dotyka jakiejś takiej zmiany myślenia o paradygmacie w ogóle tworzenia firmy na rzecz współtworzenia i że się jednak opłaca rozwijać sprawczość u swoich pracowników, menadżerów, bo oni wtedy są, czują się wiarygodni, zaangażowani, a to jest kompetencja. I jeszcze wrócę na chwilę do szkoły liderów, której mamy okazję bardzo mocno dużo pracować z liderami. Tam postawiliśmy nacisk na sztukę umiejętności takiego moderowania, prowadzenia tej dyskusji. Nie jak przedstawić cel, nie jak wygłosić exposé, tylko jednak jak moderować tą dyskusją, żeby osoby miały poczucie, że doświadczają autentycznego zaangażowania się w to, co się dzieje, a w związku z tym no, ich motywacji nie trzeba jakoś ratować, bo oni mają okazję realizować to, co jest dla nich ważne.
Tutaj użyłeś takiego sformułowania, które dla mnie jest ważne, a brane tak wprost może być niebezpieczne wręcz, mianowicie, żeby mieli poczucie. Ja mam wrażenie, że to musi być tak skonstruowana grupa, w której to poczucie jest prawdziwe. Czyli jeżeli ludzie są wysłuchiwani, to rzeczy, które wnoszą, naprawdę są brane pod uwagę, czy we wspólnym procesie grupowym, czy przez lidera, czy przez jego szefów, czy przez jakąś ten... I taka uruchamiana, to jest niesamowite, wręcz ekstatyczne przeżycie uczestniczenia w mądrości grupowej. Kiedy ty mówisz jedno, tamten mówi drugie, poszukujemy i z tego wychodzi coś bardzo ciekawego, no ale jednocześnie do tego ludzie się muszą nieźle przygotować i to wszyscy, nie tylko lider, prawda? Ponieważ ludzie w lęku, w niepokoju, mają coś takiego, że jak coś zobaczą i coś powiedzą, to się już tego usiłują kurczowo trzymać, się denerwują, że to nie została ta ich mądrość od razu stricte zauważona. Dość, że zauważona, wprowadzona. Przecież mówiłem, że tak trzeba robić, trzeba w ten sposób. Tak. To, co powiedziałeś, uruchomiło mi takie skojarzenie, jak czytałem książkę o wprowadzeniu zmiany autorstwa Lizzie Clark, która bardzo pięknie opisała, że często, zresztą temat ci szalenie bliski, mam poczucie zmiany, że często zmiany w organizacjach są wprowadzane w taki sposób, że ci na górze wprowadzają tym na dole za pośrednictwem tych pośrodku. No i wtedy jest tragedia. Odwrócenie tego nurtu albo stworzenie takiej sytuacji, w której ktoś ma poczucie wpływu, zwiększa szansę na to, że on się czuje sprawczy, a w związku z tym ma motywację do tego działania, ma chęć do weryfikacji swoich celów postawionych. No i to jest piękny proces, który budzi dużo radości i dla liderów, i dla liderek, i dla zespołów, z którymi mogą kooperować. No to teraz taka łyżka dziegciu albo skonfrontowanie z taką trudną rzeczywistością, którą mamy teraz. Mianowicie, nawet w jakichś poważnych raportach, w alercie firmowanym przez profesora Hausnera i Blicklego, było napisane, że pandemia, ten czas strasznej takiej zawirowania gospodarczego, powoduje, że w ogóle nie wiadomo, jak tworzyć strategię. Właśnie nie można tworzyć strategii, bo po prostu nie mamy zielonego pojęcia, co będzie za 2 miesiące, czy za 3. I wykonuje się różne ruchy na podstawie tego, co do tej pory, albo przewidując, ale rzeczywistość zaskakuje. Ja mam takie wrażenie, że my przygotowujemy ludzi do sytuacji także kryzysowych, w których sprawczość oznacza niezwykłą elastyczność i oznacza grupowe reagowanie, a nawet społecznościowe, czyli reagowanie całej organizacji na to, co się dzieje. No, myślę, że tu jest zawarta taka filozofia w tym, co mówisz, że jeżeli się czuję sprawczy, uczę się tej sprawczości, to nie muszę się kurczowo trzymać tego, czym jestem zanurzony, tylko po prostu jestem otwarty na eksperymentowanie, bo mam kontakt ze swoimi marzeniami lub wartościami, marzeniami firmy. Potem mam zdolność do wyciągania wniosków, zauważania szans i zagrożeń, weryfikacji ich, a następnie jestem otwarty na to, żeby wprowadzać te rzeczy w działanie i weryfikować je w tym działaniu. Więc osoba, która nie jest sprawcza, jest bardziej bierna albo odtwórcza, będzie przeżywała silniejsze napięcia wynikające z tego, że świat jej runął, czeka na instrukcje, czeka na polecenie. Więc myślę, że warto inwestować w tą kompetencję. Więcej, ponieważ to jest coś takiego, bo są takie osoby, ale są też osoby, które mają dorobek, które po prostu robiły już ileś rzeczy i mają to sprawdzone. To wyszło. Mają to już we krwi. Trzeba zrobić to, to, to i potem jest efekt. I nagle przychodzi rzeczywistość. W ogóle można powiedzieć, ta pandemia to tylko to przyspieszyła. Jak znasz mój konik życie w zmianie, która przyspiesza w tempie geometrycznym, oznacza, że bez żadnej pandemii po prostu nagle coś się zmienia w nauce, w rynku, w jakichś zjawiskach, którymi mamy do czynienia, prawda? I stare wzorce przestają działać. To, do czego my przygotowujemy sprawczości, to jest coś takiego. Aha, stare wzorce przestały działać, robimy od nowa, szukamy. Bierzemy elementy ze starych, bierzemy z nowych, uczymy się, tak? Uczymy się tego, co się dzieje. Dla wielu osób to jest Matko Boska, przestało działać, co mam robić. Tak? Jakby
opór, złość na rzeczywistość. To wszystko pięknie brzmi, ale też jak sobie przypominam moment przejścia z takiego spotykania się z sali na online, to sam pamiętam, że my w firmie przeżywaliśmy te wszystkie emocje, począwszy od zaprzeczenia, oporu, aż przejścia do jakiegoś eksperymentowania. Mam poczucie, że na przykład kilka lat temu znacznie dłużej by mi zajął taki proces, czy nam jako firmie. Kiedy świadomie jakoś przeżywam swoje emocje, zajmuję się nimi, jestem w stanie je zintegrować umiejętnie z myśleniem i przełożyć adekwatnie na działanie. Jak sobie dobrze przypominam, to u nas ten kryzys chyba dzień lub dwa trwał. Tydzień. No właśnie, więc to jest też dla mnie opowieść, dlaczego warto inwestować w tą kompetencję bycia sprawczym, co nie oznacza fiksację się na jakimś celu, tylko właśnie zdolność do weryfikacji tego, co robię i ważne ewaluacji tego procesu osiągania celu, a nie samego już celu, bo jak będziemy ewaluować sam cel, to może być już za późno. Teraz mam poczucie, że to wymaga bycia uważnym, bycia w kontakcie właśnie, po to, żeby podejmować decyzję, czy na przykład to, o czym my teraz rozmawiamy, ma sens. I jeżeli nie, to dokonać zmiany. Pomyślałem, że właśnie zawsze mam kłopot ze słowem cel i teraz się zorientowałem, że chodzi mi o to, że zwykle realizujemy wiele celów. Jednym z celów jest rozwój zespołu. Jednym z celów jest pełne zaangażowanie ludzi. Jednym z celów jest osiągnięcie jakichś wyników konkretnych, domknięcie projektu, ale też na przykład celem organizacyjnym jest nauczenie się z tego projektu czegoś, co będziemy działać w późniejszych projektach. I bardzo często ewaluacja takiego prostego celu. Jest sprzedaż? Jest. Jest tam wykonany jakiś projekt? Jest. Ale w zespole ruina, tak? Jakby ludzie wściekli, wypaleni, ktoś odszedł, coś się działo, ale cel jest. I to jest w tym momencie, dlatego groźne, żeby myśleć o wielu aspektach i takich wielu rzeczach, które musimy zaspokoić, zrealizować wiele różnych celów, żeby doprowadzić do jakiegoś sensownego rozwiązania. W Twojej wypowiedzi wybrzmiał dla mnie ważny wątek, czyli poczucie sensu, że jeżeli te cele są ułożone i wynikają jakoś z sensem, z sensu, no to są sensowne. Jeżeli cele natomiast nie są połączone w wartościach, osadzone w wartościach albo w sensie, no to jesteśmy tylko w jakimś błędnym działaniu odtwórczym, które może nam pomóc zredukować jakieś formy napięcia. Więc szalenie dla mnie jakoś istotne jest w tym wszystkim, żeby mieć kontakt właśnie ze sobą i z ludźmi, a nie zafiksować się na celu, bo realizacja danego celu, czy też różnych celów, o których mówisz, da tylko tymczasową ulgę, ale to nie będzie adekwatna na przykład realizacja. Więc Maria Krufijewska pięknie o tym opowiedziała, że no, cele są bez sensu, jeżeli wynikają właśnie tylko z samego celu. Jeżeli natomiast wynikają z tego sensu, z wartości, to wtedy dopiero możemy doświadczyć takiego poczucia sprawstwa i autentycznie się zaangażować w to działanie. Ja życzyłbym sobie i tobie, żeby na przykład ludzie świadomi mogli rozwijać swoje kompetencje w zakresie bycia sprawczym, a przez to bycia bardziej szczęśliwym, że tak zakończę optymistycznie. To twoje zakończenie, a moje uporządkowanie by powiedziało, że rozmawialiśmy w perspektywie indywidualnej, co to znaczy być sprawczym, mieć kontakt ze swoimi emocjami, mieć kontakt z celami, sposobami myślenia, uczyć się odpowiadać, tak, kompetencje, że rozmawialiśmy o zespole, o roli lidera, o roli ludzi, o procesie, w którym można powiedzieć następuje dzielona sprawczość, tak, kiedy ona jest wspólna, a nie na przykład lider używa reszty do tego, żeby zrealizować swoje cele, tylko jest pewna wspólna sprawczość. No i rozmawialiśmy o organizacji, w której kultura jest nastawiona na to, żeby cele ewaluować, przyglądać się i żeby je widzieć wielostronnie, prawda? Żeby widzieć, że rozwój ludzi, kompetencji, możliwości, dostrzegania nowych rzeczy jest równie ważne jak zrealizowanie konkretnego efektu, do którego dążę. Jak to wszystko podsumowałeś, to mi się to kojarzy jeszcze z takim jednym zdaniem, że chyba rozmawialiśmy o tworzeniu organizacji uczącej się. Po prostu. Mam nadzieję, że takie rzeczy będą się działy w sposób świadomy, że będziemy mogli albo te osoby, które są zainteresowane tym, o czym tu rozmawialiśmy, świadomie rozwijać te kompetencje w tym kierunku. Tak jest. I zapraszamy te wszystkie osoby,
do nas, ale zapraszamy też do wszystkich innych przedsięwzięć, które powodują, że się rozwijają. Dziękuję bardzo, Maćku, za rozmowę. Ja się nazywam Jacek Jakubowski, rozmawiałem z Maćkiem Baryłką, Grupa Trop. Pozdrawiam. Pozdrawiam serdecznie.